Siemanko. Witam wszystkich. Mamy dzisiaj czwartek już. Jutro weekendik się zaczyna. Nie wiem, chyba Arab przyjedzie, tak coś mi się wydaje. Bo coś wspominał, więc zobaczymy, jak to będzie. Jest strasznie gorąco, mega gorąco. Zajebiście. I tak ma być cały weekend. Chyba aż do poniedziałku. No ale jako taku tutaj jeszcze idzie wytrzymać, ponieważ my mamy cień cały czas po tej stronie, więc daję radę. Ogarnęłam sobie mieszkanie, podłogi, trochę tam poodkurzałam wszędzie, także jest luks. No. I tak się zastanawiam, nie wiem, co dzisiaj na obiad zjeść. W sumie to nie mam nic ciekawego, a też nie chcę mi się robić dla siebie samej, więc... Nie wiem, właśnie tak się zastanawiam. Chyba, że pójdę do sklepu po pierogi albo nie wiem. Może tą pizzę Giuseppe, bo lubię. Jeszcze jako tako najlepsza jeszcze z tych mrożonych. No. I tak na szybko sobie wciągnę, ale to jeszcze muszę pomyśleć, czy mam chęć generalnie. Nie wiem, może zrobię później lajta. Ale to pod wieczór bardziej. Ale to jeszcze zobaczymy, pomyślimy, zobaczymy, jak będzie mi się chciało. Więc może będzie light. No. I tak nie wiem, nudzi mi się. Bym coś może obejrzała, nie wiem. Bo w telewizji to nic nie ma, same mecze non-stop. Polska to dopiero chyba bodajże w sobotę będzie. Z Hiszpanią czy ze Szwecją. Nie wiem teraz, jaki jest pierwszy mecz, a następny w przyszłym tygodniu. Znaczy ten ostatni w przyszłym tygodniu, więc no, a reszty tam nie chcę się oglądać, jeżeli chodzi o inne mecze, jakoś tam nie ciekawi mnie to zbytnio, także nic nie ma generalnie w tej telewizji, nie ma co oglądać, słabiutko, no, także... Nie wiem, zobaczę co tu na obiad, może pójdę do sklepu, zobaczę. Muszę pomyśleć, na co mam chęć. No i tak jak mówię, może wieczorem lajta zrobię, ale to jeszcze nie wiem. Jeszcze zobaczymy, pod wieczór może. Muszę pomyśleć nad tym. Może bym coś jakiś tam film obejrzała. Na Netflixie. O, macie jakieś pomysły, co tam jest ciekawego na Netflixie? Jakieś nowości, coś fajnego do obejrzenia, bo mamy Netflixa w sumie wykupionego co miesiąc. Dawno nie oglądaliśmy nic, w TV nic nie ma, w necie też zbytnio nic nie ma, bo teraz nie ma, no w piątek jest gala MMA VIP, ale to dopiero później zobaczymy, co tam będzie się działo. A tak wszystkie raczej, no był taki czas, kiedy było sporo tych gal i się oglądało, ale teraz tak troszeczkę jest spokój, cisza. Fame ma dopiero chyba bodajże jesienią. Hype, ta nowa gala będzie bodajże latem, lipiec, sierpień. Jakoś tak. No a teraz mamy jutro MMA VIP, więc zobaczymy jak to tam wszystko wyjdzie, kto tam wygra, czy Rysiusz Czena, czy Antyconfident, czy Żurom, czy Tomek Chick. Także jestem ciekawa bardzo, więc... się okaże. Także z tych sportowych takich rzeczy, no to na razie nic ciekawego nie ma, nie dzieje się. To, co mnie interesuje, czyli MMA. Na razie tylko przede wszystkim euro, nie? Piłka nożna, ale te mecze jakoś tak nie ciekawi mnie to, żeby oglądać 2 godziny prawie dany mecz. No jak Polska gra, no to obejrzy, tylko że mnie bardzo, bardzo to wkurwia i ciśnienie mi się podnosi, jak nasi przegrywają, tak jak ostatnio. Boże święty, no straszne to jest. Strasznie mi to ciśnienie podnosi, jak nasi przegrywają. O Boże. No, a tak oprócz tych właśnie meczów, no to nic nie ma ciekawego w TV. Same powtórki, zresztą tak jest zawsze na lato. Dlatego nie wiem, napiszcie mi, macie coś ciekawego. Macie w ogóle Netflixa? Macie Netflixa, bo my mamy, ale nie wiem, czy jest, no dużo jest propozycji, dużo jest pewnie nowości. Ale coś takiego fajnego, jakiś taki fajny film, lepiej na faktach, taki wciągający, interesujący, no, może polski, najlepiej polski. Bo
Chyba, że jakiś fajny, zagraniczny, ale teraz jakiś taki właśnie jakaś nowość. Tylko nie horrory, nie jakieś tam sensacyjne, nie przemoc, agresja, nie wiadomo co, bo ja takich nie lubię. Ale coś takiego naprawdę sensownego, jakiś film z sensem, żeby można było obejrzeć. Bo już dawno, szczerze mówiąc, nie oglądaliśmy, a chętnie bym sobie coś obejrzała. Więc jak macie jakieś propozycje, to możecie napisać. Chętnie obejrzę. No i tyle, dalej się trochę ponudzę, bo już ogarnęłam to, co chciałam. No, także możecie napisać, co tam, jakiś fajny tytuł filmu na Netflixie. To może sobie obejrzę. A wieczorem, nie wiem, zobaczę, może lajk to zrobię, ale to pomyślę jeszcze nad tym. No dobra, to trzymajcie się. Miłego dzionka życzę i nie spalcie się tam, kurde, w tej gorączce. Bo naprawdę jest bardzo, bardzo gorąco, strasznie. I tak, no, będzie pewnie przez kilka dni. Dobra, pa. Miłego dnia.